zadać do pana burmistrza. Od razu punkt pierwszy sprawozdania dotyczy ogłoszenia przetargu na, to znaczy przetargu na audyt tej drogi przy Górze Krzyżowej od Olsztyńskiej do Wiejskiej. Czym to jest spowodowane? Czy od razu zadać wszystkie pytania, to burmistrz się ustosunkuje, czy po prostu zadam? Ile to jest? No, 4. Prosił nam o wszystko. Dobrze, czyli na punkt pierwszy. Punkt drugi łączy się z punktem szóstym, więc zadam od razu. To chodzi o śmieci, o przetarg na śmieci, a punkt szósty, tak. że już się jakby oferty spłynęły i są rozpatrywane, czy coś wiadomo na ten temat. Punkt trzy. Chyba źle popatrzyłem, przepraszam, bo to jest punkt czwarty. Tak, tak. A drugi to jest to przetarg na usługi pocztowe. Czym to jest spowodowane? To znaczy, bo tutaj widzę, że jest rezygnacja z rozważenia doręczenia części przesyłek przez miasto, a potem jest ogłoszony przetarg. Tak? Czyli czego to dotyczy? Tak jak wspomniałem, punkt czwarty, czyli śmieci, czy coś wiadomo na ten temat. I punkt dziewiąty, to znaczy zmiany w planie przestrzennego zagospodarowania w strefie A uzdrowiskowej. Termin upłynął 14, czyli na poniedziałek. I czy są jakieś oferty, czy coś wiadomo na ten temat? Troszkę może zamieszałem, ale dziękuję. Dobrze. To bym prosił o pomoc, jeżeli coś pokręcę. Jeżeli chodzi o pierwsze pytanie, czyli punkt pierwszy. Jest to związane z trwałością projektu. Po zakończeniu musieliśmy przeprowadzić audyt. Audyt wyszedł pozytywny. Tak, wynikające z umowy. Teraz punkt drugi. Chodzi o... ogłosiliśmy przetarg dotyczący roznoszenia, doręczenia przesyłek. Został anulowany przed otrzymaniem jakiejkolwiek oferty, ze względu na to, że rozważamy na przyszły rok, miała być podpisana na 2 lata, lecz podjąłem decyzję o tym, że będzie tylko na rok czasu z możliwością, ewentualną możliwością wprowadzenia na następny rok gońców zatrudnionych w Urzędzie Miasta. Ze względu na brak obecnej analizy finansowej o opłacalności tego projektu, uważam, że wystarczającym jest obecnie podpisać umowę na rok czasu. Został on rozstrzygnięty, został wybrany. Poczta Polska sam raz wygrała tutaj. Punkt czwarty. Przetarg został rozstrzygnięty, tak, bo chodziło o rozstrzygnięcie, tak? Przetargu? Rozstrzygnięcie, tak, przetarg został rozstrzygnięty. Wygrało przedsiębiorstwo gospodarki komunalnej z ofertą 665 660 zł 96 groszy. Następny punkt jeszcze, proszę. Dziewiąty. Tak, wszczęto postępowanie, zakończone negatywnie, ze względu na to, że najwyższa oferta, najniższa oferta była powyżej zabezpieczonej kwoty. Dziękuję bardzo. Dziękuję.